Firma Tauron wspólnie z Parkiem Śląskim postanowiła wypuścić właśnie do Parku Śląskiego 12 jeży, które zostały uratowane w tym okresie jesiennym. Pracownik Taurona, Piotr Gleński, od wielu lat pomaga jeżom. W jego domu pojawiło się, czy zostało zbudowane specjalistyczne centrum, w którym tym jeżom pomaga. Pomaga im odzyskać pełnię zdrowia. Jeże jesienią, zimą bywa, że są ranne, bywa, że są chore, bywa, że mają za sobą jakiś wypadek komunikacyjny. Trafiają do pana Piotra, a on się tymi osyskami zajmuje. Z pomysłu pana Piotra powstały domki dla jeży już w dwóch wersjach, w takiej wersji podstawowej, w takiej wersji wzmocnionej. Te domki trafiają do parków. Służy to dwóm celom. Po pierwsze, taki domek chroni jeża przed atakiem psa. Pies jest bardzo niebezpieczny dla jeża, nawet dla już dorosłych osobników. No i oczywiście domki dla jeży to są miejsca, gdzie te jeże mogą normalnie żyć. Same jeże, które już się pojawiły właśnie dzisiaj w Parku Śląskim, chcemy je umieścić w miejscach, które są mniej uczęszczane, po to właśnie, żeby miały ten spokój, miały tą ciszę, no i żeby po prostu nikt im nie przeszkadzał. Jeże są niezwykle pożytecznymi zwierzętami. Zjadają wszystko to, czego ludzie na swojej drodze napotkać nie chcą, to znaczy pędraki, larwy, ślimaki, gryzonie, więc jeż pełni bardzo, bardzo ważną rolę. Czasem żartujemy sobie, że jeż to taki lądowy bóbr, który utrzymuje ekosystem w równowadze. Park Śląski jest miejscem, gdzie jest wiele gatunków ptaków, gadów, owadów, ssaków, również słynne wiewiórki. Zresztą Basia jest symbolem Parku Śląskiego. Natomiast jeże jak najbardziej tak. To można tak powiedzieć, się zastanawiamy, co robią jeże nocą, dokąd tu pta nocą jeż tu pta do Parku Śląskiego.